Witam wszystkich bardzo serdecznie na czwartym biegu O Serce Zboja z Pożółtej Górki. Bardzo się cieszę, że jest coraz więcej osób, które aktywnie chcą właściwie tą niedzielę spędzić, ale w zanadrzu, co jest najważniejsze, to jest zrobić coś dla siebie i pomóc innym. W tym roku na pewno wszyscy wiemy, że zbieramy pieniążki na rehabilitację Tomka z Sułkowic, który uległ poważnemu poparzeniu. Bardzo się cieszę, że jest tyle osób z dobrym sercem i z otwartymi portfelami. Również bardzo się cieszę, że Andrychowski Bank Spółdzielczy w Andrychowie przystąpił do tej akcji, deklarując, że proszę Państwa, za każde serduszko, czyli za każde okrążenie, które my wykonamy, Bank Spółdzielczy da odpowiednią pulę pieniążków. Więc chciałbym, żebyśmy... Znaczy nic by się nie stało, jakby bank zaczął bankrutować troszeczkę po tym dzisiejszym biegu. No oczywiście to był żart, ale myślę, że bank jest w tak dobrej kondycji finansowej, że te troszkę pieniążków może przeznaczyć również na pomoc charytatywną. Drodzy Państwo, oddam głos pani dyrektor, przepraszam, pani prezes, pani Małgosi Matusiak, która zadeklaruje oficjalnie pomoc na rzecz Tomka. Aż boję się rzeczywiście, że bank zbankrutuje, biorąc pod uwagę ilość uczestników dzisiejszego biegu. Może damy sobie radę. Cel jest tak szlachetny. Tomasz, któremu dzisiaj pomagamy, będzie czuł, że Andrychowianie mają serca. My również je mamy. Będziemy finansować każdy kilometr biegu. I co wobec tego? Można ten bieg już in blanco. Szanowni Państwo, w tym momencie pani prezes podpisuje czek. My jeszcze nie wiemy, jaka kwota pojawi się na tym czeku. To jest zależne od ilości wszystkich okrążeń. ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie zadeklarował, że 10 groszy z każdego okrążenia będzie przekazane. Tak, to jest in blanco. Nie wiadomo, jaka kwota się pojawi. Na pewno będzie to kwota wysoka, prawda pani prezes? Tak, wysoka. Pani prezes potwierdza. No to myślę, że oficjalną część mamy już. Witamy też Tomka. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Fundacji Promyczek i w imieniu Tomka. Bardzo dziękujemy, że tak licznie dzisiaj przyszliście, że będziecie nas wspierać. Dziękujemy pani prezes za to, że włączyła się w tak szczytny cel i to my chciałbym Państwu w własnym imieniu bardzo, bardzo podziękować. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na bieg. O, proszę, jeszcze czapka odpowiednia. Tomek, z bujem się teraz stajesz, oficjalnie. Wielkie brawa jeszcze raz dla Tomka. To wszystko dla niego dzisiaj, szanowni Państwo. Mamy lekkie opóźnienie już, no ale wiadomo, bardzo dużo osób chce się zapisać. Myślę, że jeszcze kilka minut na pewno poczekamy. Zresztą jeszcze jeden punkt w programie mamy. Ja na scenę zapraszam teraz andrychowskich sportowców, kulturystów, Jacka Ratusznika i Karola Stuglika. Chodźcie do nas. Zapraszamy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, skorzystaliśmy z okazji, że pan Jacek Ratusznik i pan Karol Stubik są w Andrychowie, mogą uczestniczyć w tym naszym biegu O Serce Zbója, a nie bez powodu tutaj zaprosiliśmy ich, żeby Państwo ich poznali, zobaczyli. To są młodzi ludzie, którzy swoją ciężką, żmudną, pełną poświęceń pracą doszli do takich sukcesów, z których myślę nie tylko
Andrychów, ale w ogóle cały powiat jest bardzo dumny, zresztą cała Polska. Drodzy Państwo, to są mistrzowie świata, to są mistrzowie Europy, to są mistrzowie, z tego co pamiętam, Irlandii, tak? Tak, mamy to spisane, ja tego wszystkiego na pamięć nie pamiętam, bo tyle tych sukcesów jest. To są osoby, które specjalizują się w bardzo trudnej kategorii sportowej, kulturystyce. Niech mi będzie wolno, we własnym imieniu, jak i myślę, że w imieniu wszystkich mieszkańców Andrychowa, pogratulować, przekazać list gratulacyjny i takie skromne, ale myślę, że bardzo, bardzo miłe wyróżnienie, czyli statuetki za to, co już osiągnęli. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Życzę dalszych sukcesów, bo wiem, że pan Jacek Ratusznik w tej chwili wyjeżdża do Barcelony bodajże. Na Facebooku oglądam tego. Mam trochę wierzy. Więc trzymamy wszyscy kciuki za dalsze sukcesy i jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, szczególnie mieszkańcom Andrychowa i okolic. Dziękuję panu burmistrzowi za to, że jesteśmy tak wyróżnieni w taki sposób. Jest to dla nas niesamowita motywacja, no to po prostu do działania. Tak, ja z Andrychowem, ze sportem jestem związany od zawsze. Kiedyś uprawiałem inny sport, była to piłka nożna. Obecnie jest to kulturystyka, ale pamiętajmy, sport ma łączyć, a nie dzielić. Nieważne, czy ktoś pływa, czy ktoś biega, czy ktoś jeździ na rowerze. Ważne, żeby dać coś od siebie, dać jakiś przykład dla naszego młodszego pokolenia, więc róbmy swoje i cieszmy się tym, co jest. Pamiętajmy, nie żyjemy tylko dla siebie, żyjemy też dla innych. Dziękuję za wszystko. Ja właściwie mógłbym się przyłączyć do słów Jacka i zgodzić się absolutnie z tym wszystkim, co powiedział. Przede wszystkim cieszę się bardzo, że jest was tylu dzisiaj, przyłączyć się do inicjatywy, aby pomóc Ongowi. Z mojej strony naprawdę dziękuję za to wyróżnienie, panie Tomaszu. Dziękuję wam wszystkim, że przybyliście tutaj wspierać takie eventy. No cóż, bawimy się dobrze, dzisiaj biegniemy, palimy kalorie i do przodu. Aha, jeszcze żebym nie zapomniał, dzisiaj o godzinie 16.50 odbędzie się licytacja pucharów, które zdobyłem na Mistrzostwach Irlandii. Jest to dla mnie bardzo ważna zdobycz, bo poprzedzało to zdobycie karty pro. Dlatego chciałbym to przekazać Tomkowi. Będzie tutaj otwarta licytacja na scenie. No cóż, mam nadzieję, że to jakoś Tomkowi pomoże. Z mojej strony dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia później. Ja ze swojej strony chciałbym przekazać vouchery na treningi personalne ze mną. Mam nadzieję, że ktoś to na pewno wykorzysta i pomożemy w ten sposób Tomkowi. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz wielkie brawa dla Jacka Ratusznika, dla Karola Stuglika. Dziękujemy serdecznie. Thank you.
No? Mamy kod! Będzie się działo, co? Zaraz. Odsłońcie. Chodźcie, chodźcie tutaj. Chodź Tomku, będziemy tutaj ciągnąć za sznurek. Myślę, że wszystkie dzieci złapią za ten sznureczek. Co? Słuchajcie, to wszystkie dzieci łapią za ten sznureczek. No, na rzep, tak. I brawo! Podoba wam się? Mój? To stoi wyżej. No. 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 No